zmienia swoją zawartość w zależności od tego, w jakim miejscu stoimy. To jest trochę bardzo ważne, że możecie kojarzyć ze stawów, czy innych czynników, kiedy będą zadawane tylko zobaczymy, czy to jest odpowiednio zeskalowane, aby robiło wystarczające zadania. I tutaj widzimy kilka różnych kwiatów, przyjechała do nas Straż Miejska, brawa dla Straży Miejskiej! No, no. Ale krótkie brawa dać się, naprawdę. Dobra, za karę mandaty będą. Myślę, że już wszyscy jesteśmy zebrani, no to pora powiedzieć, jakie w ogóle są zasady naszego biegu. Generalnie dystans to jest 1918 metrów. Tak naprawdę w delikatnym zaokrągleniu. Znajdują się wolontariusze, oni trzymają chorągiewki z motywem powstańczym, no bo nasz bieg, mimo że oczywiście intencją naszego spotkania jest wsparcie Pogorzelców, to na koniec dnia jest to bieg, który towarzyszy ratowisku, zatem ma on wydźwięk patriotyczny, nawiązujący do powstania wielkopolskiego. W końcu mamy jeszcze z kwestii organizacyjnych, starajcie się w miarę możliwości biec chodnikiem. Ulica nie jest niestety stricte wyłączona permanentnie z ruchu, jest on ograniczony teraz na czas biegu, ale permanentnie wyłączony nie jest. No niestety jeszcze nie mamy rangi imprezy masowej, ale to wiecie, pomóżcie nam doprowadzić, żeby za rok taką rangę uzyskać. I co? I za chwilę, dosłownie za kilka minut startujemy, więc możecie już się powoli ustawiać tutaj na naszej, wzdłuż naszej bramy, która, znaczy pod naszą bramą, która jest bramą jednocześnie startu i mety. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Brawo! Oklaski! Oklaski dla Janka! Zapraszamy osobę, która zajęła miejsce trzecie! Gromkie brawa! Ej, miejsce trzecie! Trzecie, ty miałeś? Trzecie miałeś, dobra. Potwierdzam. W pierwszej kolejności są te zbiórka, wręczam medal! Odpalę po jeden, brawo! Do klaty przyłóż sobie numer startowy. Elegancko. Pięknie. No, mieliśmy aż 30 sekund na zrobienie zdjęcia. Daliśmy radę. Bardzo dziękujemy. Też gratuluję wuja. No, dziękujemy za udział i do zobaczenia na biegu fajerwerkowym. Gromkie brawa dla osoby, która zajęła drugie miejsce! Bam! Ogromne gratulacje i dziękuję za udział. Moją nagrodę wręczyła przedstawicielka Viestinu. Brawa dla Viestinu, który jest organizatorem. To jest szalenie budujące, że daliśmy radę, Ewa, daliśmy radę zebrać tak szybko tak dużą społeczność, bo tak naprawdę ogłosiliśmy ten... I to przede wszystkim właśnie dzięki wszystkim ludziom, którzy przyszli nam pomóc. Dzięki sołectwu i Wiórka i przede wszystkim Czapur, których to organizujemy. Dzięki pani dyrektor, która przełożyła się na zaangażowanie wolontariuszy, ale na koniec nie zrobili, gdyby właśnie nie wy, drodzy wolontariusze i przede wszystkim wy, drodzy uczestnicy. Także mega jest to budujące, bardzo to doceniamy i bardzo dziękujemy. Pani dyrektor ma zaszczyt wręczyć medal osobie, która zwyciężyła nasze największe w historii Czapur zawody. Brawo! Ogromne gratulacje. Pokażę jeszcze numer startowy w biegu fajerwerkowym do kadru i robimy sobie fajną fotę. Możesz powiedzieć coś przez mikrofon, podziękować czy coś w tym stylu. Dziękuję bardzo za bieg. Trasa była dosyć ciężka, błoto było, ale pobiegaliśmy, było przyjemnie, można się rozejść. Najmłodszy zawodnik w historii Czapur! Najpierw wręczmy nagrodę. Aha, bo medal już w sumie jest. Znieś śmiało flagę do góry. Pali się i pali, nie? Ogromne brawa dla Janka! Nasz najmłodszy zawodnik. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że macie taką tutaj wspaniałą inicjatywę, aby uczcić właśnie 104. rocznicę powstania wielkopolskiego. To był moment bardzo ważny dla całego kraju, a szczególnie dla naszego regionu, gdzie ludzie odważni chwycili za broń po to, żeby walczyć o ojczyznę. Cieszę się, że wszyscy o tym pamiętamy i za to Wam bardzo dziękuję. Cieszę się, że w taki mój ulubiony sposób to uczciliście na sportowo. Też uwielbiam biegać, ale specjalnie dotarłem teraz, aby uniknąć bycia namówionym do biegania, bo jeszcze wiele wydarzeń się przede mną. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję, gratuluję i czekamy na ten kulminacyjny moment. Także dobrej zabawy. Dziękujemy za to muszę się kawałek przebiec. To może się kawałek przebiegnie, chociaż 3 kroki. Panie burmistrzu, dodatkowo chcieliśmy pochwalić się naszą kolejną lokalną inicjatywą, która będzie miała miejsce równo za miesiąc i jeden dzień, mianowicie 28 stycznia organizujemy bieg wspólnie z Wiórkiem, z sołectwem Wiórka i Czapur. Bieg fajerwerkowy, pierwszy taki bieg z efektami specjalnymi i chcieliśmy bardzo Pana zaprosić w roli uczestnika, jeżeli będzie miał Pan ochotę, a jeżeli nie w roli uczestnika, to chociażby, żeby nas odwiedzić i zobaczyć całą imprezę. Dziękuję bardzo. Z tego co kojarzę, to jest sobota, to wtedy będzie już łatwiej pobiegać. Także bardzo, bardzo dziękuję.